Hej, hej, dzisiaj wam pokażę, jak w grze Tannenberg zdobyć trofeum o mały włos. Dajemy R1, strzałka w prawo, krzyżyk. Musimy tutaj wygrać z ilością punktów mniejszą niż 100, czyli wygrać bitwę, ale z bardzo, bardzo małą ilością punktów. Dajemy maksymalną ilość graczy 2, tutaj ma być znajomi włączone i ilość botów 0. Dajemy kwadrat. Dajemy krzyżyk. I teraz na górze widzicie czas, który leci w dół. Dajemy panel dotykowy, aby włączyć mapę. I lecimy do pierwszego białego punktu na mapie. I zauważcie, że gdy wejdziemy w ten punkt, napełnia się tutaj niebieskie kółeczko. Dobra, teraz musimy odejść do tyłu, żeby ono się nam nie napełniło do końca. Dobra. I w tym obszarze przez te 40 minut musimy sobie tutaj tak chodzić, żeby gra nam się nie wyłączyła, że stoimy w miejscu. Mamy, widzicie, niebieskie to są nasze punkty 2000 i czerwoni 2000. Jedynie co musimy zrobić, to gdy zostanie minuta do końca rozgrywki, wejdziemy właśnie tutaj, aby to kółeczko się nam napełniło i wtedy przeciwnicy będą tracić punkty. Kółko się napełnia pół minuty, a więc przez pół minuty oni stracą tylko kilka punktów, a więc wygramy z mniejszą ilością niż 100 punktów i dostaniemy trofeum. Dzięki za oglądanie, rzućcie łapki i subka. Hej, hej, cześć, papa.